Siemanko moi drodzy, chciałem podzielić się z wami garstką ciekawostek po naszym treningu PvP. Pozdrawiam. Haha, nie było! 200. Na treningu obgadywaliśmy jak działa 50 zręczności co do krytyków. Tutaj na pierwszym filmiku macie cooldown zmniejszony do 6 sekund. Po czym zmieniłem sobie cechy na 50 ręczności kosztem inteligencji. I tak to będzie wyglądać w takim wypadku. Rzucamy nasze combo. Już po krzyku widać, że tych krytyków jest więcej i kula w ogóle zmniejszyła nam cooldown do 3 sekund. Także myślę, że taka opcja 50 zręczności kosztem inteligencji jest całkiem spoko. Teraz sobie przejdziemy do kuli rozpadu. Zobaczcie, jak daleko ona może być detonowana. Nie ma, że do bramy dolatuje i może tam wybuchnąć. Nie musimy wypuszczać jej na blisko. Możemy stać całkiem daleko, żeby ją zdetonować. Jeżeli chodzi o kulę, która powraca, zada ona damage przy powracaniu, jednak jeżeli ją zdetonujemy, nie zada już obrażeń, doda jedynie zdrowia naszym sojusznikom. I mimo to nie będzie to wiele, bo gramy na 5 fokusa, dlatego też staramy się nie detonować jej, kiedy wraca. Teraz troszkę ciekawostek na temat tomba. Wchodzimy w grobowiec, jak widzicie mamy umocnienie. Jeżeli wciśniemy lewy przycisk myszy, dostajemy dodatkowe umocnienie na 2-3 sekundy i zadajemy na obszarze 2 metrów obrażenia. Natomiast jeżeli wejdziemy w grobowiec i wyjdziemy z niego prawym przyciskiem myszy, nie dostajemy już umocnienia, bo nie wykorzystujemy umiejętności grobowca, po prostu z niego wychodzimy. I tak naprawdę no, nie dzieje się nic, oprócz jednej też bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie, tak jak tutaj wam pokażę, umiejętności rękawicy lodowej, ostatni perk bardzo ważny. Aktywowanie pogrzebania i wyjście z niego oczyści nas ze wszystkich negatywnych efektów, to jest powolnienia i różne takie. Także jeżeli mamy problem z dojściem do punktu, przedostaniem się z punktu A do punktu B, wystarczy wrzucić grobowiec i z niego wyjść natychmiast. Może to być lewy przycisk, może to być prawy przycisk myszy, i zostajemy oczyszczeni z wszystkich negatywnych efektów.